To ściąga jeszcze teraz. Jeszcze zastanę. Archanioł Boży Gabriel, posłan do Panny Maryjej, z majestatu Trójcy Świętej, tak sprawował poselstwo k niej. Zdrowaś Panno, łaski pełna, Pan jest z Tobą, to rzecz pewna. Zdrowaś Panno, łaski pełna, Pan jest z Tobą. Panna się wielce zdumiała z poselstwa, które słyszała. Pokorniutko się skłoniła, jako Panna świątobliwa. Zasmuciła się z tej mowy, nic nie rzekła aniołowi. Zasmuciła się z tej mowy, nic nie rzekła aniołowi. Ale poseł z wysokości, napełnion boskiej mądrości, rzekł jej: nie bój się, Maryja, najszczęśliwszaś Panno miła. Nalazłaś łaskę u Pana, oto poczniesz Jego Syna. Nalazłaś łaskę u Pana, oto poczniesz Jego Syna. Jezus, nazwiesz imię Jego, będzie Synem Najwyższego. Wielkie strony człowieczeństwa, a niezmierne strony bóstwa. Wieczny Syn Ojca Wiecznego, Zbawiciel świata całego. Wieczny Syn Ojca Wiecznego,
Zbawiciel świata całego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Archanioł Boży Gabriel, posłan do Panny Maryi. W ten sposób, śpiewając tę pieśń w oryginalnym wykonaniu, w oryginalnej gregoriańskiej rytmice, a nie uspółcześnionej, przeżywamy początek drugiej części Adwentu. Rozpoczynamy bezpośrednie przygotowanie na spotkanie z Panem. Pan jest blisko. Pan jest tuż za drzwiami i puka. Wyjdźmy Mu na spotkanie. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię. W czasie tej mszy świętej modlimy się o łaskę nieba dla świętej pamięci Marii Szymanowicz w trzecią rocznicę jej śmierci. Módlmy się. Boże Zbawco ludzkości, Ty przez Najświętszą Maryję Pannę, która jest Arką Nowego Przymierza, wniosłeś w dom Elżbiety zbawienie i radość. Spraw, abyśmy posłuszni natchnieniom Ducha Świętego
mogli nieść Chrystusa braciom i wielbić Ciebie hymnem chwały i świętością obyczajów. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Rodzaju. Jakub zwołał swoich synów i powiedział do nich: zbierzcie się i słuchajcie, synowie Jakuba. Słuchajcie Izraela, ojca waszego. Judo, ciebie sławić będą twoi bracia. Twoja bowiem ręka na karku twych wrogów. Synowie twego ojca będą ci oddawać pokłon. Judo, młody lwie, na zdobyczy rość będziesz, mój synu. Jak lew czai się, gotuje do skoku, do lwicy podobny. Któż się ośmieli go odrażnić? Nie zostanie odjęte berło od Judy, ani laska pasterska spośród jego kolan, aż przyjdzie ten, do którego ono należy i zdobędzie posłuch u narodów. Oto słowo Boże. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Boże, przekaż Twój sąd królowi, a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu, aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie i ubogimi według prawa. Pokój zakwitnie, kiedy Pan wybędzie. Niech góry przyniosą pokój ludowi, a wzgórza sprawiedliwość. Otoczy opieką ubogich z ludu, będzie ratował dzieci biedaków. Pokój zakwitnie. Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie. Będzie panował od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi. Pokój zakwitnie. Niech jego imię trwa na wieki, jak długo świeci słońce, niech trwa jego imię. Niech jego imieniem wzajemnie się błogosławią, niech wszystkie narody ziemi życzą mu szczęścia. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Alleluja. 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 Alleluja, alleluja, alleluja,
Alleluia. Alleluia. Mądrości Najwyższego, która urządzasz wszystko mocno i łagodnie, przyjdź i naucz nas dróg roztropności. Alleluja. 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 Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona, Ezron był ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminabab ojcem Naassona, Naasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abias ojcem Asy, Asa ojcem Jozjasza, ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manasesa, Manases ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jochoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest 14 pokoleń. Od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń. Od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Mądrości, która z ust Bożych wypływasz, tak jest w popularnej pieśni, pierwszej zwrotce antyfony adwentowej, która jest takim ludowym tłumaczeniem aklamacji śpiewanej przed Ewangelią, a która brzmi, przypomnę, mądrości Najwyższego, która urządzasz wszystko mocno i łagodnie, przyjdź i naucz nas drogi roztropności. Drodzy bracia i siostry, wchodząc w tę drugą część Adwentu, która rozpoczyna się dzisiaj, to znaczy 17 grudnia, rozpoczynamy to bezpośrednie przygotowanie na spotkanie z Panem. Mamy przez
roraty, przez pokutę, przez niedzielną Eucharystię i wreszcie przez rozważania aklamacji adwentowych i Ewangelii i czytań biblijnych wejść jeszcze bardziej w nurt przygotowania tego bezpośredniego, tego bliskiego do świąt Bożego Narodzenia. W pierwszej części rozważaliśmy różne znaki, które towarzyszyły naszemu czuwaniu i staraliśmy się te znaki odczytywać, zgłębiać, bardziej rozumieć. Niektóre z nich były związane z liturgią, inne z doświadczeniem naszego życia w tych dniach. I dzisiaj jest taki znak pozaliturgiczny. Jak mówił Jan Chrzciciel, przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Tak właśnie poranne komunikaty mówią, że drogi są nieprzejezdne, że ci, którzy wybierają się dalej niż pójdą na nogach do szkoły, to niech od dzisiejszej nauce zapomną, bo drogi są zaśnieżone. Kochani, czy to zaśnieżenie dróg nie przypomina tego, że i często drogi naszego życia są nieprzejezdne, abyśmy doszli na spotkanie z Panem? I tu wcale nie chodzi o drogi komunikacyjne, nie chodzi o śnieg, ale właśnie o wnętrze człowieka, o jego postawę. I ile trzeba wysłać pługów, aby drogę odśnieżyć? A więc jeszcze inaczej, w wersji duchowej, ile trzeba nie naszych starań, bo my chcemy osiągnąć sukces w spotkaniu z Panem Bogiem, ale ile trzeba odpowiedzi na Bożą łaskę. I w tym momencie jest dopiero nasze staranie. Pamiętamy, że zbawienie człowieka jest łaską daną przez Pana Boga w darmowy, niezasłużony przez człowieka sposób. I nikt nie może powiedzieć, będę się chlubił i dlatego, bo jestem doskonały, osiągnę zbawienie. Zbawienie jest zawsze łaską. I w tym kontekście zobaczcie, jak powinno wyglądać odśnieżanie naszego wnętrza, aby drogi do Pana Boga były przejezdne. To nie, że my będziemy pługiem jeździli, ale pozwolili Panu Bogu na to, aby po drogach naszego życia On pługiem jeździł. I dlatego idziemy do konfesjonału, i dlatego się spowiadamy, aby On uporządkował drogę naszego życia. W tym przejawia się mądrość Pana Boga, mądrość, która urządza wszystko mocno i łagodnie, a nas uczy i pragniemy, aby nas nauczyła dróg roztropności. Amen. Przed Bogiem, który w Maryi Dziewicy obdarzył ludzkość zbawczą obecnością swojego Syna, wyznajmy potrzeby naszych serc. Boże, Ty byłeś obecny w dziejach narodu wybranego, prowadź zwycięską ręką Kościół poprzez wyzwania współczesności. Ciebie prosimy. Boże, Ty posyłałeś Izraelowi namaszczonych duchem królów i sędziów. Niech rządzą nami ludzie prawi i zatroskani o sprawiedliwość społeczną. Ciebie prosimy. Boże, Ty pouczałeś swoich wybranych przez proroków
Udzielaj mądrości i ducha służby nauczycielom i wychowawcom, Ciebie prosimy. Boże, Ty objawiłeś się jako Pan życia i śmierci. Pozwól naszym bliskim, szczególnie świętej pamięci Marii Szymanowicz, oglądać Twoje oblicze i zamieszkiwać w Twoim Królestwie. Ciebie prosimy. Bogu Ojcu, który przychodzi do ludzkości, aby dać zbawienie, przez Syna Bożego składamy nasze dziękczynienia i uwielbienia, wsparci mocą Ducha Świętego, teraz i zawsze. Amen. Mądrości, która z ust Bożych wypływasz, wszystko urządzasz, zewsząd cel dobywasz. Przybądź i naucz nas dróg roztropności, wieczna mądrości. Mądrości, która z ust Bożych wypływasz, wszystko urządzasz, zewsząd cel dobywasz. Przybądź i naucz nas dróg roztropności, wieczna mądrości. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, niech Duch Święty, który swoją mocą napełnił łono Najświętszej Dziewicy Maryi, uświęci dary złożone na Twoim ołtarzu przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. W górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu, Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego przepowiadali wszyscy prorocy, Dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością, Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście i ogłosił Jego obecność wśród ludu. On pozwala nam z radością przygotować się na święta Jego narodzenia, aby gdy przyjdzie, znalazł nas czuwających na modlitwie i pełnych wdzięczności. Dlatego z aniołami, archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi i wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów. Z
Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Benedyktem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym ze Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, obdarz nas pokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę baranka. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony. Czekam na Ciebie, Jezu mój mały, ciche błagania ku niebu śle. Twojego przyjścia czeka świat cały. Spójrz tęskniony na tej ziemi, przybądź Jezu, pociesz nas, szczerze kochać Cię będziemy. Przyjdź o Jezu, bo już czas. Spójrz tęskniony na tej ziemi, przybądź Jezu, pociesz nas, szczerze kochać. Przyjdź o Jezu, bo już czas. Spuśćcie nam z góry, o, wstrzymaj, wstrzymaj swoje zagniewanie i grzechów naszych zapomnij. Panie, o, wstrzymaj, wstrzymaj swoje zagniewanie i grzechów naszych. Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry. Spojrzyj, spojrzyj na lud Twój znękany i ześlij ten.
ze słady, o spojrzyj, spojrzyj. Co ma być ze słady? Módlmy się. Boże, Ty w Chrystusie zrodzonym z Maryi Dziewicy spełniłeś obietnice dane Ojcom. Pośredni życiodajnym sakramentem pokornie Cię prosimy, abyśmy przy powtórnym przyjściu Chrystusa z radością osiągnęli to, czego jeszcze oczekujemy, który żyje i króluje na wieki wieków. Bóg w swojej mądrości odśnieży nasze drogi i poprowadzi nas do siebie, na spotkanie z sobą. W przeciwieństwie do kierowcy busa nie wyrzuci swoich pasażerów na środku drogi na śnieg, by sobie sami radzili. Zawsze pomoże i jest silniejszy od największej śnieżycy. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Oto ofiara spełniona. Oto Pan przybywa. Prostujcie drogi swego życia. Oto Pan przybywa. Prostujcie drogi swego życia. Pośpiesz nam, Boże, z pomocą. Wyzwól nas spęd grzechów naszych. Pośpiesz, a dłużej nie zwlekaj. Wzbudź w nas potęgę swą na nowo. Oto Pan przybywa, prostujcie drogi swego życia. O Boże, tchnij nowe życie i okaż swe miłosierdzie. Ciebie czekamy z tęsknotą obiecanego Zbawiciela. Oto Pan przybywa, prostujcie drogi swego życia.
Wiem, wiem. A ty wczoraj skąd szłaś? Skąd ty szłaś? Na plenarii. A kościelna krzesł z kulis. Ale co ksiądz mówił, że tak? No. Tak? Co ksiądz powie? A kościelna krzesł z kulis. No to wiecie, to co on powie? Że co, że dalej nie mógł jechać? No. Że dalej nie mógł jechać księżyc ja. No nie, bo ja nie jechałem, ty kościelna. Czego was powiedzieć, co? Co? Przecież ja do szkoły nie jadę. Dobra. To chyba ci się jak to ludzie. Jeszcze drugie zdrowie trzeba naprawić. No to teraz będzie. Trzeba zakładać, bo mówię na przykład dwie, to dwie, to jeden. Ja żem sobie tak. No. No to dobra. Jeszcze jedna łapka. A się boję. Jaka rodzicie? To ja nie mam żadnych uwag. Ja się rodzicie. To nie.